Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z gry symulatora D-Rail Valley. I dzisiaj jedziemy sobie najpierw na SM do Huty i potem na MF na jakieś fabryki. Wyjazd stąd może być dosyć toporny, ale mam nadzieję, że się powiedzie. Jedziemy sobie w kierunku W. W. Oczywiście w podwójnej obstawie, nie? Na razie bez piasecznicy, proszę, wolę sobie to zatrzymać na jakieś ważniejsze chwile. Składu za sobą ciągniemy. Prawie 300 ton. Ponad 300 chyba. Badamy sobie zwrotnicą. Tak byśmy skręcali tu na C. Jeszcze jest strasznie skubany. Tu w prawo. Super. No i wyjeżdżamy na sznak. Od teraz interesuje nas ta mapa. Tu będzie rozjazd i będziemy musieli pojechać w prawo. Na rozjeździe. Dajmy moc. Nam się silnik nie przegrzał. A jeszcze ostrzejszy podjazd. W razie dajemy jakąś radę. Rozjazd jest ustawiony prawidłowo. Plus 1,5, mam nadzieję, że większego podjazdu to już nie będzie.
dalej widzę, mamy problemy, żeby pod to podjechać. Nie, utrzymujemy, utrzymujemy. Dobrze, idzie. Czyś idzie? Idzie? Idzie jakoś? Idzie. Gdzie wagony jadą? Jadą. Ci tu podjazd? 0,5 tylko. Super. Super. Lokomotywa trochę oddaje. I to na rozjeździe będziemy jechać w lewo. Tam już powinno być z górki. W miarę. Znaczy, że już nie będzie podjazdów aż taki, nie? O to chodzi. Pamiętajmy, że ja tu nie mogę wczytywać zapisów. Mam wybrany tryb realistyczny. Dajmy mu chwilę odpocząć, aby temperaturka opadnie. Oj, lecimy. Ciekawy jest ten symulator, jak on derajowali. Podoba mi się. Czterdzieści, znowuż pod górę i tu w prawo. Nie, w prawo? Nie, w lewo. R70. Dobrze, że się jeszcze spojrzałem, że tu w lewo. Myśmy źle pojechali. Jemy, kolejny stopień mocy. Hałas w tym tunelu nieziemski, ale dajemy radę.
wyjaśniemy. Póki masz. Kiedyś mówili, że jak dotać się zrobi, to mniej paliwa, ale zjadę. Za niedługo powinniśmy być. Ile znowuż nie będzie dziś ciężkich tras. 80 i będzie można jechać jeszcze szybciej. O, nawet 120. Patrzcie na to. A to nawet byśmy się dobrze nie rozpędzili, bo to już jest 90. Fajnie. Że się nam udało. Pamiętajmy, że mamy długi skład, to na razie będzie słabo hamował. 70. Mamy znajomości szlaku przede wszystkim. Sześćdziesiąt. Zahamować. Jest w przewodzie, jest. Aktualnie jesteśmy w tym tu oto miejscu, w tym tu. Teraz będziemy tu i potem na prawo, na prosto, na MS. Dalej 60, ale póki co nam się ładnie toczy, albo w sumie. No ja. Tego nikt nie widział, jakby co, nie? Żebym teraz robił, też słabsza moc będzie. No ale i są jeszcze nagrzane. Niestety. Pewnie się trochę uszkodziły. No. Matko, to jest 60, panie. Szybko. Na prawo, dokładnie. Dobrze. SM.
My to mamy gdzieś na B zostawić. B3 i... Nie tu! Czym wjechał? Masz pan rację, no to jest B, nie? Ale no nie B, czy I. Delikatnie cofnąć. Tu widzę jest przejazd jeden. Tu jest przejazd, a to tutaj widzę jest los na razie, dobra. B2, no czyli B3 i sobie na spokojnie wyjedziemy i potem będziemy mieli jak zrobić oblot, super. Super, super. A trochę więcej jeszcze mocy. O, B3. Ciekawostka, nie wiem co zrobię. Bo ta pracuje, nie? A i teraz tamte ciśnie normalnie. No fajnie, patrzcie. Nie widzę żadnych wskazań. To jest prawda. Jak do manewrów, super opcja. Dobra, wjedziemy sobie dalej. A jak to tu wygląda? Gdzie my możemy tu to oddać? Odetnij pyk. No i to jest wszystko. Tutaj również trzeba odciąć, bo te kontenery jadą gdzie indziej. Teraz pozwolę sobie pójść tutaj.
to już mamy ukończone. Dostaliśmy premię? W ogóle? Tak, dostaliśmy premię. Okej, fajnie. Tak, biorę pieniążki. 13 tysięcy. Ile mamy? 15? No fajnie. No dobra. Lecimy dalej, nie? Dobra, pchaj, pchaj. I czyli to metra na 5 musimy wjechać. Musimy przejechać. I no wprost. Tego wychodzi. No moi. Super, ciśniemy. Nie. Dobrze, pojechał. Ale zapominam przeważyć zwrotnicę. Już przyzwyczajenie z symulatoru, że jest dyżurny ruch. Automatu można jechać, można, to lecimy. To jaja. Do tej światełki nie potrzebujemy akurat w tej lokomotywie. Paliwo jest, jest. Super. Te wagony gdzie trzeba zostawić? MFC3 i tyle. Jedziemy od S. Tak, my od S jeszcze. Jeżeli jedziemy od S, to będziemy musieli pojechać w prawo. Na C. I super. Nasze wagony tu stoją obok.
Dobra, to już od razu odpalimy tą. Też i siądziemy. Ony wypniemy. Niestety nie z takiej pozycji, z takiej. Pyk. Pyk. I pyk. Dobrze. No co, lecimy. Teraz trzeba wyjechać na prawo. Potem na lewo. Prawo, lewo. Prawo, lewo. No dobrze. To już, drodzy Państwo, zobaczycie w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.